Witam wszystkich ponownie. Ze mną dzisiaj Łukasz Strokowski i porozmawiamy kolejny raz, bo już jeden odcinek bardzo ogólny był na temat społeczeństwa sieciowego, ale temat jest na tyle ważny i poważny, że myślę, że trzeba go znowu poruszyć. Łukasz, rozmawialiśmy, będąc w Poznaniu na konferencji, o tym, jak to wygląda, że to wcale nie jest takie straszne zagrożenie, że to po prostu jest ta nasza sieć i te nasze dzieci w sieci i my w sieci i tak dalej. Ja się z wszystkim bardzo zgadzałam. Wróciłam do domu i zderzyłam się z praktyką, która trochę jest daleko od teorii mimo wszystko. Powiedz, czy jesteśmy dzisiaj w stanie porozmawiać o tym, jak praktycznie w domu rozwiązywać, no może nie tylko w domu nawet, bo też nauczyciele będą nas słuchać, jak rozwiązywać te podstawowe rzeczy, podstawowe problemy z dziećmi, no bo one cisną w jedną stronę, my ciśniemy w drugą i nagle jest zderzenie. A gdzie tu poszanowanie, gdzie tu szacunek i ich integralność i tak dalej? Jak my to mamy robić? No ja wiem, że najlepiej zacząć od maluszka, nie? Żeby... Wiesz co, bo to tak naprawdę problem podstawowy, jakby nazwijmy problemy. Podstawowy problem jaki jest, to to, że rodzice często mówią, okej, co mam zrobić, żeby moje dziecko po pierwsze mniej korzystało z tych wszystkich mediów, po drugie nie robiło tam takich głupot, po trzecie gdzieś tam mówiło mi o tym, jak spotkać się z czymś niebezpiecznym. Nie? To są trzy najczęstsze dylematy. No spróbujmy je rozbić na kawałki po prostu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak, zacznijmy od młodszych dzieci i potem przejdziemy do starszych. U młodszych dzieci największą potrzebą jest, co mam zrobić, żeby moje dziecko nie wrzeszczało tak, jak mu zabieram bajkę. Nie? No jakby to jest ten problem. I tutaj trzeba spojrzeć na to w szerszym kontekście. Dziecko wrzeszczy nie dlatego, że zabieramy mu bajkę, znaczy to jest oczywiście bezpośrednia przyczyna, ale dlatego, że cały system nie był przygotowany na to, jak ma wyglądać ta jego interakcja z bajką. Czyli jeżeli dziecko, bo to jest tak, oglądanie mediów cyfrowych, jakichkolwiek, jest dla dzieci przyjemne. Bo tam jest dużo kolorowych bodźców, to jest interesujące, to wyzwala w ich bardzo chłonnych mózgach bardzo silną reakcję dopaminową. Czyli dopamina to jest taki hormon, który sprawia, że liczymy na to, że cieszymy się i mamy przyjemność z powodu tego, że coś się udało lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak, to nie jest do końca hormon szczęścia. To nie jest tak, że cały czas, jeżeli na przykład będziemy dostawali czekoladę, to będziemy cały czas szczęśliwi. Musielibyśmy zwiększać w zaskakującym stopniu dawkę, żeby każda kolejna minuta była tak samo przyjemna. I były ciekawe eksperymenty robione. Jeżeli ktoś na przykład dostawał coś przyjemnego, ale za każdym razem to samo, to poziom dopaminy nie rósł, spadał. Więc dopamina, żeby utrzymywała się na stałym poziomie, to kolejne bodźce muszą być coraz bardziej i coraz intensywniejsze. I to sprawia, że na przykład, jeżeli ktoś zaczyna korzystać sobie z jakichkolwiek używek, to wchodzi coraz głębiej i mocniej, bo potrzebna jest silniejsza stymulacja do utrzymania tego samego poziomu odlotu. I tak samo jest z mediami cyfrowymi. Czyli dziecko na początku obejrzy minutę, dwie i już jest high, nie? Dopaminowy. Potem 5 minut, potem 10, potem 20, a potem siedzi i już nie jest w stanie odnaleźć tej frajdy, więc szuka bardziej intensywnych bodźców. To też jest jedna z tych spirali, które prowadzą do dosyć niebezpiecznych rewirów sieci. Bo szukamy czegoś, co jest mocne, po prostu. W związku z tym trzeba zacząć od tego, żeby z dziećmi jasno porozmawiać o tym, na przykład ile będą mogły oglądać, co będą mogły robić w tym internecie. Jeżeli mamy dziecko, które ma, nie wiem, 5 lat powiedzmy, to już jest taki moment, kiedy większość rodziców puszcza coś dzieciom na YouTubie, na Netflixie czy gdziekolwiek indziej. Okej. Powiedzmy, że to jest w porządku, natomiast trzeba ustalić z dzieckiem, ile będzie oglądało. I oczywiście tu jest najczęstszy błąd, rodzic mówi, to chwilę możesz. No i dziecko zaczyna oglądać. Rodzic w tym czasie robi coś innego, no bo ma święty spokój przez moment, nie? A potem nagle patrzy na zegarek albo łapie go wyrzut sumienia i mówi, o mój Boże, ile ty tego będziesz oglądał, tych głupot wyłącz to natychmiast. No i dziecko wryk. No dlatego, że z jego punktu widzenia było przyjemnie, jest w tym haju dopaminowym w ogóle gdzieś tam, wiesz, szybuje sobie na wyżynach przyjemności, a tu nagle dostaje strzała z boku. No to się wścieka, nie? Każdy by się wściekł. No dobrze, no ale mamy 5-letnie dziecko i co? Kładziemy mu kurkę, która mu zapieje po 20 minutach? Czemu nie? Albo klepsydrę. Klepsydra jest świetna, bo widać pływający czas. Albo ustawiamy stoper, ale nie, można na tablecie samym, na którym ogląda, ale najlepiej jest w ogóle, żeby dziecko samo to już pilnowało. Czyli niech dziecko pójdzie po tą klepsydrę i ją ustawi. Niech weźmie sobie na
budziku, albo nauczymy dziecka przy okazji zegarka, albo na dowolnym innym urządzeniu ustawi ten czas i jak mówimy 15 minut, to niech samo sobie kontroluje. Oczywiście na początku nie będzie w stanie, no bo na początku małe dziecko spróbuje i będzie miało porażkę, no bo umiejętność samokontroli jest kompetencją jak wiele innych i wymaga ćwiczenia. Na początku próbujemy i mamy porażkę, mamy drugą porażkę, trzecią porażkę, ale jak się zbliżamy do celu, to warto, żeby rodzic to docenił. Czyli jeżeli dziecko, powiedzmy, nie wyłączyło, no ale już próbowało, nie już sięgało ręką, tylko się wahało, to doceńmy to, że się wahało, a nie krzyczmy, że tego nie zrobiło. Trzeba wzmacniać to, co jest pozytywne. W końcu dziecko będzie w stanie samo wyłączyć i to dość szybko dzieci to opanowują. Jak mamy więcej niż jedno, to jest taki prosty trik, ustalamy strażnika czasu. Moje dwie córki się kłóciły między sobą na pewnym etapie życia, która danego dnia będzie strażnikiem czasu i która pilnuje, żeby nie oglądały za długo. Bo poczucie kontroli tak naprawdę w tym momencie jest totalnie antagonistyczne do tego haju dopaminowego i sprawia, że łatwiej jest nam wyłączyć się w momencie, kiedy jest zbytnie uzależnienie, zbytni wkręt. Dzieci potrzebują poczucia kontroli i odpowiedzialności za to, co robią. Tylko też ktoś musi im powiedzieć, gdzie są granice i nakierować je we właściwy sposób. Bo jak powiemy, masz kontrolę, sam teraz sobie reguluj, no to dziecko się nie ureguluje. Bo nie ma tej kompetencji, nie ma tej zdolności, żeby ocenić i nie ma tej zdolności przewidywania, żeby powiedzieć, ok, no to pół godziny to już jest za dużo, nie? Albo godzina. Czyli dobra, to była pierwsza rzecz, o czym mówiłeś. Teraz dalej, przechodzimy do starszych dzieci, nie? No i tutaj mamy już, powiedzmy, sytuację, kiedy dziecko ma własnego smartfona, w wieku lat 10, to jest taki standardowy wiek inicjacji telefonowej. Oby tak było. No, standardowy, nie? To oczywiście są wcześniejsze przypadki. Bywają też późniejsze. No i teraz jest kwestia pogadania z dzieckiem o tym, co on tam robi. Tu już właściwie kontrola rodzicielska dość szybko zanika. W wieku 14 lat już rodzic ma bardzo niewielką szansę kontrolować, co dziecko robi, jeżeli dziecko nie będzie chciało dać mu możliwości pokazania tego. Więc tu jest kwestia zbudowania zaufania. I tu wychodzimy daleko poza świat cyfrowy. To jest właściwie kwestia tego, jak są poukładane relacje w rodzinie. Bo wiesz, my robiliśmy parę lat temu badania na temat narzędzi cyfrowych i wyszła nam fajna rzecz, że narzędzia cyfrowe wzmacniają każdy efekt, pozytywny i negatywny. Więc jeżeli w rodzinie nie ma zaufania, to tym bardziej narzędzia cyfrowe pogłębią przepaść między rodzicami a dziećmi. Jeżeli jest zaufanie, to mogą je budować lepiej. Więc jeżeli mamy 14-latka, i on zaczyna się wgłębiać w ten tajemniczy świat, to po pierwsze w ogóle uszanujmy, że on ma potrzeby tajemnicy. Bo ją ma, to jest naturalne. Mały homo sapiens na pewnym etapie muszą się oddzielić od stada macierzystego na moment, bo to buduje ich tożsamość indywidualność, zwłaszcza jak ta burza hormonalna w wieku lat 14-15 się zaczyna. Ale to nie zmienia faktu, że można próbować delikatnie te drzwi otwierać i rozmawiać o tym, co tam się dzieje, pytać z ciekawością, z szacunkiem, i z pokorą, to znaczy jeżeli mamy dziecko i mówimy, słuchaj, powiedz mi, bo ja słyszałem o tym TikToku, co to właściwie jest? I dziecko mówi, a taka aplikacja. I teraz dużo zależy od reakcji rodzica, również tej niewerbalnej, również tej niewypowiedzianej. Jeżeli dziecko zobaczy po twarzy taty czy mamy wściekłość, złość, smutek, przerażenie, jakiekolwiek negatywne emocje, to może się w sobie zblokować, nie? A jeżeli rodzic powie, okej, dobra, pokaż mi, bo ja korzystam z Instagrama, ale TikToka nie znam. Wyjaśnij mi, jak to działa. No to jest szansa, że dziecko pokaże. I oczywiście rodzic będzie taki mało pojętnym pewnie uczniem na początku, no bo to jest inna rzeczywistość. Ostatnio widziałem takiego mema z trzema staruszkami, które przeglądają coś na komputerach robią i było podpisane grupa 30-latków obczajających TikToka. I to trochę tak jest, że dla nas jako odrobinkę starszych te niektóre z tych nowych narzędzi są już abstrakcyjnie skomplikowane. Albo bezsensowne, niezrozumiałe, ale warto spróbować choćby się wgłębić, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego i spytać dziecko. Nasze dzieci często widzą problemy, które tam są, ale będą nam o nich mówić tylko, jeżeli poczują się bezpiecznie. Jeżeli nie, będą nas przekonywać, że się nie znamy i w ogóle jesteśmy bez sensu. Więc jeżeli zapytamy, okej, a co w tym jest fajnego, a co w tym jest niefajnego? Jeżeli znowu podejdziemy do tematu z dużą otwartością, z dużym szacunkiem tego, co dziecko mówi i nie będziemy próbowali od razu moralizować, to jest szansa, że nam coś powie. Oczywiście na moralizowanie może przyjść czas, ale nie od razu. Jeżeli dziecko nam mówi, no i zobacz, i tutaj mam taką, obserwuję taką osobę i taką osobę i taką osobę i my patrzymy i łapiemy się w duchu za głowę, myślimy, mój Boże, to są wzorce dla mojego dziecka i od razu mu o tym powiemy, to jedyna reakcja będzie taka, że nic nam więcej nie pokaże. Tak, dokładnie. Właśnie, bo to jest
tak cienka linia. Ja wiem, u mnie jest mąż jak gdyby wysłannikiem, on w tematach gier i tych wszystkich rzeczy jest na tyle ogarnięty, że jest spokojnie usiąść w stanie z nimi porozmawiać, oni przy obiedzie o tym rozmawiają. Ja się totalnie z tego wyłączyłam, bo moja reakcja jest właśnie taka, jak mówisz, o mój Boże, co to jest w ogóle, dlaczego oni tak tam ryczą w tych filmach i tak dalej. Więc ja się wycofałam, ale no dobrze. Mówisz o zaufaniu. Jeżeli w rodzinie jest zaufanie między rodzicem a dzieckiem, to jesteśmy w stanie, te media są w stanie nawet pomóc, powiedzmy, ale no co jeżeli tego nie ma? Popełniliśmy mnóstwo błędów, relacje z tym naszym nastolatkiem są słabe, a mimo wszystko chcemy go, nie wiem, czy dobre słowo to będzie ratować, to ochronić. Najpierw musimy ratować relacje. Kiedyś słyszałem bardzo fajną metaforę, że z zaufaniem w jakiejkolwiek relacji jest jak z kontem bankowym. Znaczy, jak masz debet na starcie albo masz kredyt, to musisz go najpierw zacząć spłacać, tak? Drobnymi i to trochę potrwa, bo są odsetki od zaległości. Więc najpierw musisz robić drobne gesty, drobne rzeczy. Żeby móc zrobić dużą wypłatę kiedyś, musisz akumulować drobne sumy. Więc najpierw trzeba robić pojedyncze rozmowy, budować kontakt, nie oceniać. Kiedy zbuduje się odpowiednio duża suma tego zaufania, to wtedy można zrobić wypłatę i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, gadamy o tym i gadamy, no chciałbym ci powiedzieć też, co ja myślę. Pytanie, czy chcesz? I jeżeli dziecko powie, no dobra, powiedz, tak? No to w tym momencie mówimy. A jeżeli powie, nie, tato, nie jestem zainteresowany, to znaczy, że kwota na koncie jest zbyt niska, nie można dokonać wypłaty. No dobra, ale zobacz, taka sytuacja. Wiadomo, że to jest jak uzależnienie dla wielu, tak? I każdy dzień, tak jak mówiłeś o dopaminie, tak? To jest kolejna dawka i chcemy więcej i więcej, wchodzimy głębiej. Więc jeżeli ten nasz, powiedzmy, 14-latek z dnia na dzień wgłębia się i wchodzi w te też niebezpieczne rejony, a my sobie zaufanie budujemy dużo wolniej niż on wchodzi, mam wrażenie, w te... Wiesz co, nie wiem, zaufanie da się budować szybko. Oczywiście zależy od skali problemu, nie? Jeżeli w rodzinie jest głęboki problem i to zaufanie jest naprawdę głęboko naruszone, no to wtedy jest sytuacja trudna. Ale 80-90% rodzin tak nie ma. W większości rodzin to zaufanie jest, ono jest trochę lepsze, trochę większe, trochę mniejsze, ale da się nad tym pracować. Wtedy czasami warto prewencyjnie odrobinkę podkręcić je, powiedzmy w tych tygodniach poprzedzających ważną rozmowę. To nie jest tak, że jeżeli dziecko siedzi w tym świecie, to z tygodnia na dzień mu się jakaś wielka krzywda stanie. Więc jeżeli mamy potrzebę porozmawiania z nim o tym, co tam robi, to dajmy sobie na to czas i też bądźmy bardzo uważni na jego reakcję. Jeżeli zobaczymy, że reakcja jest wycofywania się, to od razu stop. Od razu to mówimy, słuchaj, przepraszam, nie chciałem naruszyć twoich granic. Jestem ciekaw, chcę rozmawiać, zależy mi na twoim dobru. Mówmy sobie o tym, co się tam dzieje. Nie? Opowiadajmy też o naszych doświadczeniach. Większość rodziców dzisiejszych dzieci to już jest pokolenie, które miało swoje doświadczenia dorastania albo przynajmniej studiów w okresie pojawiania się mediów społecznościowych, więc jest w stanie się odnosić do swoich doświadczeń, dobrych i złych. Może mówić o tym, co jej mi się wydarzyło. Oczywiście znowu bez koloryzowania, tak? Bez przeginania, żeby nie było tak, jak dzisiejsze dzieci się śmieją, że ich rodzice pokonywali 10-kilometrową drogę w zamieci do szkoły walcząc z dzikimi niedźwiedziami. Ja, my mamy dzisiaj to tak wygodnie. To też, żeby nie przekoloryzować, żeby nie powiedzieć, że za moich czasów to był jakiś koszmar w tych mediach, sobie robili wszyscy krzywdę, więc boję się o ciebie, tylko opowiedzieć jakieś prawdziwe historie. Wielu z nas widziało różne rzeczy, no przecież słyszymy o stalkerach, słyszymy o historiach, które były naprawdę problematyczne. Wielu z nas ma znajomych, którzy zderzyli się z czymś niefajnym w internecie. Można o tych historiach mówić dzieciom, bo to jest generalnie prosta zasada. Jeżeli chcesz, żeby do ciebie mówiono z zaufaniem, mów z zaufaniem. Dziel się swoimi doświadczeniami, dziel się swoimi opowieściami, swoimi problemami. No dobra, mówi się, że kontrola podstawą zaufania, tak? Nie, to nie jest prawda. Ale to wiele osób nadal to w życiu wykorzystuje. I ja tutaj chciałam zadać takie pytanie, bo ja jestem strasznym kontrolerem. Ja bym najchętniej wszystko i wszystkie etapy tutaj życia moich dzieci kontrolowała i bardzo muszę mocno się starać, żeby tego nie robić. Ale no, co powiesz o tym? Bo ja na przykład mój starszy syn zamyka jak gdyby mi dostęp do tego, co on ogląda. On rozmawia z moim mężem o grach i tak dalej, ale powiedzmy YouTube, który jest zamykany w momencie, kiedy ja zapukam i delikatnie, ja nie wiem, co on ogląda. I czy kontrola moja taka trochę poza nim... Elon ma lat? 13 teraz. 13. Jest okej, czy tego, to w ogóle nie powinno mieć miejsca? Bo to jest takie chyba sama siebie uspokajanie. Zależy. Wiesz, jeżeli miałabyś podejrzenie, obawy, że to jest coś groźnego,
no to wtedy jakby tak, wtedy powinnaś kontrolować, bo bezpieczeństwo jest safety first, nie? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Natomiast jeżeli to jest tylko kwestia tego, że ogląda głupoty na przykład, to warto dać sobie chwilę czasu, spokojnie rozmawiać o tym, co ty oglądasz, powiedzieć o swoich ulubionych kanałach na YouTubie. Może on ci powie wtedy o swoich. Znaczy, ja bym poszedł w tą stronę. Kontrola jest oczywiście możliwym narzędziem, ale jest narzędziem zachowywanym na sytuacje skrajne, na sytuacje, kiedy widzimy, że dzieje się coś złego. Wtedy tak, wtedy włączamy kontrolę. Nie chodzi o to, żeby dzieci puścić samopas i mieć nadzieję, że jakoś to będzie. Natomiast to powinno być narzędzie ostatnie. W momencie, kiedy już mówię o twardej kontroli, takiej, że na przykład wprowadzamy twarde limity, odcinamy Wi-Fi i tak dalej. Natomiast jest przy tym jeszcze dużo innych dróg, spokojnie i powolutku. Dobra, bo ja też myślę o tym, że Zamyśliłaś się, widzę. zamyśliłam się, bo my wprowadziliśmy w którymś momencie niestety aplikację, która raz blokowała jak gdyby treści powyżej 18 roku życia i wprowadziliśmy też czasówkę. Jaki był efekt? Jedno dziecko. Pięknie, oczywiście porozmawialiśmy o tym wcześniej, słuchaliśmy, jakie oni mają pomysły na rozwiązanie. To nie było tak, że nagle przychodzę do domu i mówię, słuchajcie, od dzisiaj, nie, nie, nic takiego aż strasznego nie było, ale zrobiliśmy to i młodszy syn jak najbardziej dobrze na Ile to miał lat zareagował. wtedy? 10, bo to całkiem niedawno żeśmy zrobili, ale starszy zaczął szukać kanałów, żeby obejść system. Oczywiście. Wiesz, bo to jest kwestia wieku. 14, 15, bo to jest tak, że dzieci do mniej więcej 12 roku życia potrzebują głównie jako źródła odniesienia dla poczucia własnej wartości aprobaty rodziców. W wieku 12-13 lat zaczynają robić tą taką tranzycję od rodziny do przyjaciół i to jest normalne. W dawnych czasach to było tak, że młode Homo sapiens na pewnym etapie musiały oddzielić się od pierwotnej rodziny i stać się częścią szerszego plemienia. Nie? I w tym procesie akulturacji oddzielamy się od rodziców, przestają i to, co oni mówią, przestaje mieć dla nas znaczenie. To jest normalny proces, który jest niezbędny dla naszych mózgów i dla naszego dojrzewania. Więc w wieku 14 lat to jest po prostu narzędzie, które jest zbyt mocne, czy jakby nieadekwatne do sytuacji. Dla dziesięciolatka? Spoko. I oczywiście wchodzą jeszcze cechy osobowościowe, wchodzi podejście do życia, podejście do relacji. Dużo to jest czynników, to nie jest tak, każde dziecko jest inne. Ale generalnie, statystycznie, im starsze dziecko, tym bardziej ta kontrola będzie je irytować i wkuwać. No dobrze, a szkoły? No bo szkoły też bardzo często mocno starają się, żeby wpłynąć i na to, co dzieje się w domu, i żeby to, co słyszą, co dzieci przynoszą do szkoły, opowieści, gdzie nauczyciele zasłyszą, na jakie tematy dzieciaki mówią, zwłaszcza te starsze, szkoły próbują się też, znaczy próbują pomóc. Co one mogą robić? No bo wiesz, Bardzo rozmowy z dużo. rodzicami na spotkaniach często kończą się po wyjściu ze spotkania Wiesz co, i bez jest bardzo efektu. fajny taki program, on się nazywa cyfrowobezpieczni.pl. To jest program, który pomagałem dla Ministerstwa Edukacji Narodowej robić. Tam są między innymi materiały dla szkół i dla rodziców. Tam są gotowe plany lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego do pobrania, z gotowymi filmikami do zdemonstrowania dzieciom, takimi Ale rodzice fajnymi. nie chcą na takie spotkania bardzo często przychodzić. I tu znowu nie możemy ich zmusić, nie? Tak, oczywiście, że tak, ale znowu nie muszą przychodzić na spotkanie. Mamy maila, mamy materiały, można wysyłać sobie, można No dobrze, korespondencję ale robić. myślisz, że jak nie będzie chciał przyjść na... No dobra, teraz może gdybam. Bo dla mnie, jeżeli rodzic jest zamknięty na spotkanie, to będzie też zamknięty. Czasami, a czasami jest zamknięte na spotkanie, bo spotkanie jest organizowane o godzinie 15 czy 16, w czasie, kiedy on jest w pracy. Jest to dla niego trudne. No czasami tak, zgadza się. Wiesz, tu myślę, że nie ma prostych reguł. Znaczy, szkoła jako taka bardzo potrzebuje wsparcia w tym zakresie. Niestety tego wsparcia jest za mało w tym momencie, żeby była w skoleni wspierać dalej w stanie rodziców. Znaczy, na ten moment, gdybym miał powiedzieć, kto w skali Polski całej powinien zająć się przygotowaniem dzieci do życia w cyfrowym świecie, to jednak powiedziałbym, że muszą to zrobić rodzice. Że szkoła nie będzie miała możliwości, nie będzie miała zasobów, żeby pokryć ten temat wystarczająco. Jest jedna rzecz, którą szkoła może robić. Na przykład w ramach koła zainteresowań może stworzyć kanał na YouTubie uczniowski i z uczniami pracować nad tym, co jest robione online, bo wtedy to włącza dzieci w szczerą dyskusję na temat tego. Wiesz, wy prowadzicie kanał. To jest naturalny sposób do rozmowy z dzieciakami o tym, co wy robicie, co jest odbierane, co ludzie oglądają, co dzieci oglądają, dlaczego. Oni mogą mieć własny kanał, więc dzięki temu są w stanie nauczyć się mechanizmów różnych, są w stanie zobaczyć, że na przykład niektóre filmy z patostreamerami i nie wiem, czy znasz takie zjawisko. Tak, byłam ostatnio na warsztatach, dowiedziałam się wiele. Patostreaming, czyli takie, to już są bardzo patologiczne zachowania.
typu, nie wiem, transmisja na żywo z Meliny i imprezy, która ma mnóstwo, tysiące oglądających. Kiedy ktoś zacznie robić takie filmy i zacznie prowadzić własny kanał, zderzy się z tym, jak to jest po drugiej stronie, zorientuje się, jakich sztuczek używają niektórzy, żeby podbijać sobie zasięgi, to też będzie wiedział, dlaczego jest manipulowany. To jest najlepszym sposobem, żeby uodpornić się na coś takiego, jest samemu wejść w to głębiej od strony twórcy. I w ogóle to jest najlepsze tak naprawdę, co ja mogę doradzać. Ja uważam, że dzieciaki powinny prowadzić swoje konta na YouTubie. Nie muszą siebie pokazywać, nie muszą swoich twarzy. Mogą to robić na wiele innych sposobów. Natomiast to, co jest fajne, to testowanie siebie w tym środowisku, bo wtedy się lepiej rozumie to, co robią inni, po prostu. To jest tak, że ludzie bardziej w tym momencie wchodzą głębiej, nie są już tak łatwo manipulowalni. No to jest ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać. Również dla Was. Może specjalnie dla Was. Tak, bo tak sobie myślę na zakończenie, co tutaj warto by było powiedzieć, ale znowu warto powiedzieć, że szacunek, zrozumienie i niezbyt nachalna kontrola, tak jak ja mam, to praktycznie jest w stanie załatwić każdy problem. 80-90% problemów. Są rzeczy, które są nieprzewidywalne, no ale w życiu też są rzeczy nieprzewidywalne, tak? W różnych obszarach. Natomiast jeżeli ta relacja będzie fajna między rodzicami a dziećmi, jeżeli rodzice będą ciekawi tego świata, bez, powtarzam kolejny raz, bez moralizatorstwa, bez zadęcia, do którego dorosłym jest tak łatwo wchodzić, no bo to jest taki standardowy moduł, no to w tym momencie jest szansa, że dzieci będą chętnie mówiły o tym, co tam robią, będą się radziły, bo one też są zagubione. To jest ostatnia rzecz, którą chyba musimy powiedzieć. Dzieci w cyfrowym świecie są zagubione. To nie jest tak, że one sobie dobrze w tej rzeczywistości radzą. To jest mit. Wszystkie badania pokazują, że dzieciaki, nastoletnie zwłaszcza, bardzo sprawnie się poruszają na poziomie powierzchniowym, klikania, przechodzenia ze strony do strony, ale jeżeli chodzi o takie bardziej społeczne, krytyczne myślenie, świadome zagłębienie się w to, co tam się dzieje, to jest ogromna przepaść i pustka między tym, co powinno być, a tym, co jest. I dzieciaki potrzebują przewodnictwa, potrzebują dobrego przywództwa rodziców w tym, jak się odnaleźć w cyfrowym świecie. Ale przywództwo znowu działa tylko wtedy, kiedy jest zaufanie i otwartość po stronie również przywódców na to, żeby rozmawiać o tym, czego potrzebują przewodzeni. Czyli tym mądrym zdaniem myślę, że w tym momencie zakończymy. Ja się nie żegnam z Łukaszem jako tako, bo mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, że odwiedzimy Cię, tak jak obiecałam, albo we Wrocławiu, albo już może w Poznaniu, będziemy mieć trochę bliżej. Będzie nam bardzo miło. Życzę Tobie powodzenia w Twoim nowym projekcie, o którym mówiliśmy we wcześniejszym filmie, a Wam, kochani rodzice, i sobie samej życzę spuszczenia trochę z tonu. Pozwólmy dzieciom funkcjonować w tym ich świecie, stojąc obok jako bardziej wsparcie, a nie tak jak ja, kontrola. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję.